6:10 rano. Ubrałem się w krótkie gacie. Trochę się pogniotło, jak leżałem w kabinie. Powiedzieli mi, że wczoraj, że o 7 będą do mnie dzwonić. No, pożyjemy, zobaczymy. Ja się tam szykuję. W nocy nic się nie działo. No, ale człowiek, tak mówię, jak siedzi w takich miejscach, to tak to czasami sobie myśli jakieś dziwne rzeczy. Ten trakt, co tam był pod rampą, już go nie ma, ale oni w nocy mieli dostawę, tam jeszcze drzwi są otwarte. Ta ekipa była i ręcznie na czepę rozładowywali. No i teraz tak, zobaczmy. W Stanach mam jeszcze dzisiaj, już mi się zresetowało, mam jeszcze 18 godzin. Nie szkodzi, bo do granicy mam jakieś 1200 km, więc spokojnie. I proszę, tutaj jest pokazane godziny wszystkie, nie? Ile mam dzisiaj godzin? 18:20 i jutro 18:20, nie? Ale jeśli pójdziemy na cykl kanadyjski, to dzisiaj mam available today 18.2, a jutro już 20.3, czyli w Kanadzie już jutro mi wracają godziny. Także no, jestem ok. To ja wiedziałem o tym, jeżeli mi dadzą ładunek do Kanady. No tylko teraz kwestia, żeby mnie załadowali dzisiaj, to jeszcze zdążę na rozładunek na piątek, bo jak mi załadują dzisiaj, no to cały dzień ujadę. 10 000 km powiedzmy, no bo 1100 na Kentucky, Ohio to jest mało prawdopodobne. Znaczy Ohio tak, ale jest parę dużych miast, nie? Także jakbym dzisiaj teraz, tak jak powiedzieli, że o 7 będą mnie ładować, czy tam o 8, no to do 10 jakbym skończyli, to bym, mam 1200 km do granicy, czy tam 1100. To, 1100? To może i dojadę pod Mid Inspection, ale nawet ja liczę, że pojadę dzisiaj 5-6 godzin, żeby stawać tak o 4 po południu, żeby mieć miejsce, no i wstanę sobie o 3 nad ranem, pojadę prosto na Mid Inspection. To może trochę zająć czasu, ale od granicy do klienta mam jakieś 3 godziny. I na piątek. Także cały czas jestem na czasie, tylko że no nie wiem, co będzie z dzisiejszym załadunkiem. No. 6:00. Zjem śniadanie i mam nadzieję, że do mnie zadzwonią. Spokojny rytuał, bez pośpiechu. Ta moja kawiarka już jest zużyta. Już się powoli rozpada, trzeba nową nabyć. Zaczyna. Auć. Rączka się ułamała, przykleiłem, no ale to cały czas trzęsie i tak dalej, nie? Rzeczy w traku się zużywają bardziej niż w domu. Tak samo jak ten kubek. Trochę uszczerbiony jest. To tam leży w tej szufladzie i to czasami się pobija na tej zabora. Trzeba by wymyślić jakiś system jeszcze, żeby to wszystko stało w miejscu. Ach, to już za dużo systemów. No, ale mówię, ile tą kawiarkę mam? Jeszcze się stoi. Ja lubię używać rzeczy aż do samego końca żywotu danych rzeczy. A tą kawiarkę mam, kurczę, 5 lat. Swoje przeżyło. Rozpadało się. Teraz by się przydało trochę pojechać, to by trochę tej soli zeszło jeszcze. Jest 7:30, no jeszcze nic nie dzwonią, nic się nie dzieje. Ja już jestem gotowy, kabina ogarnięta, wszystko posprzątane. No i nic, no i słucham wiadomości. I czekam na cud. Było zamówienie, nie ma zamówienia. Jeszcze mi znajdą co innego, może tak być. Paka już jest schłodzona. No i czekam. Nie odbierają. Shipping nie odbiera. Spróbujemy po 8, jest za 15:15. Ale jechałem do prensa poinformować ich o zaistniałej sytuacji. Oni wcale nie byli zdziwieni. Mówią, że to nie pierwszy raz. Napiszą do nich e-maila, wiadomość. Ale powiedziała, że z doświadczenia wie, że dzisiaj nie załadują. No
tutaj dalej, na razie się nie ruszam. Mnie nikt nie rusza, to ja też się nie ruszam. Co, gdzie ja się przestawię tam pod firmę? Tam nie ma miejsca. Czyli tam są dwa miejsca parkingowe, nie? Ale na truckstop nie będę jechał. Pół godziny stąd. No ale perspektywa siedzenia tutaj do jutra to mi się nie widzi. No ja mam nadzieję, że dzisiaj załadują, nie? O jakiejś porze normalnej, bo kurde, tak to ja nie zdążę na jutro na ten przegląd mięsny, dopiero w piątek i to będzie gonitwa. Ale tam, gdzie przyjmują towar, to chyba też jest firma 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. No nic, bywa i tak, ale już jeden layover wpadł. Mały update'ik. 10 rano, ja się zdrzemnąłem. Około 8.30 zadzwoniłem po tym telefonie do Prynsa, poszedłem się zdrzemnąć, tak mi się dobrze spało. Zbudził mnie telefon, myślałem, że to załadunek, ale niestety nie. No nic, spróbuję zadzwonić jeszcze na ten załadunek jeszcze raz. Czy zapomnieli o mnie, że upewnić się, nie? I przypomnieć, że jestem. He, ale oni wiedzą. Mają mój numer ochrony. Pewnie jeszcze dzisiaj wieczorem to załaduję, ale dupa. 10 rano, no to już tak bez sensu się wszystko zaczyna robić. Meselawi. And I'm still waiting, I just wondering if you forgot about me or I'm still on hold or whatever. My pickup number is 783059. Yeah. Yeah, Paris, Ontario. Still working, but I'm gonna get loaded today, right? I'm here on the Walmart, something like I'm 5 minutes away. Thank you. Thank you. Zadzwoniłem jeszcze raz. Still working on it. No to jak już pracują na tym, to tak, załadują mnie dzisiaj. Lepiej się upewnić. Wziął mój numer jeszcze raz. Jeszcze może być tak, że ja tego nawet nie dostarczę może w sobotę, bo może nie przyjmują w sobotę i zostawię to u nas na bazie. Nie wiem. Naczepa jest czyściutka. I suchutka. Ła. Nareszcie. Hello? Yes. Okay, I'm coming. In 10 minutes. Thank you. Okay. I set my reefer at 30 degrees, is that all right? Okay, I'll be there shortly. Thank you. Może musiał poczekać trochę na ulicy. Ale już jest gotowe. Wow. 24 godziny tu spędziłem. Najgorzej nie było, teraz fajna pogoda jest. Ciepło. Krótkie gacie. Szkoda będzie wracać do tej zimy. No i jedziemy. Tutaj traki stoją, nie? Ale mówię, tutaj jest cały czas ruch. Z tyłu było lepiej. Gdy będę musiał tutaj się ładować, to wiem, że jest taka możliwość. A teraz jak jest gotowe, to sądzę, że będzie pyk, pyk i już. I spadaj, nie? Ja tylko dzisiaj chcę ujechać 500-600 km. No w Ohio się wedrzeć, ale gdzie ja tam stanę w tym Ohio? Znam trochę miejsc. Starych czasów jak się jeździło, nie? Ale kiedy to było? Czyli załadunek spóźniony o 12 godzin. Podejście numer 2, proszę Państwa. 12 godzin spóźniony, ale ja za to dostanę $120 za ten. Za jak to się mówi? Layover. Jeszcze może trochę potrwać. Mam tutaj wjechać obok niego, przytulić się. Jak ktoś wyjedzie, to ma wjechać w jego miejsce, a później dadzą mi drzwi. Pogadaliśmy trochę o trackerce.
Na ochronie? Ochroniarz 27 lat jeździł i mówi, że brakuje mu tego. To jest właśnie to. Już mnie woła pod drzwi. Teraz już powinno być w miarę szybko, bo jestem pod dokiem. Nie ma kliny, a nie, są kliny. Takie jakieś średnie. No, jestem pod rampą, to nie schodzi z produkcji, tylko już prawdopodobnie zeszło z produkcji, także pyk, pyk i już. Oby. Zapach straszny. Ale ładują. I dość szybko to robią, także jestem dobrej myśli. Przyniósł mi dokumenty do podpisania, podpisałem i spadam. Niezły syf tutaj jest, najważniejszy załadowany. Dzisiaj jadę nie 11 godzin, tylko 8 godzin bez pauzy, aż do przerwy i się parkuję. No chyba, że zobaczę coś tam dalej, ale mówię, no bo jutro do granicy mi zostanie, jak dzisiaj wyjadę 7 godzin, do granicy mi zostanie 4 godziny, a za granicą mam dosłownie 2-3 godziny jazdy, także w Kanadzie mam jeszcze więcej czasu, więc luzik, garbuzik, nie? A dzisiaj będzie problem z parkingiem. No prawdopodobnie za Cincinnati rzucę kotwicę gdzieś. Gdzieś za Cincinnati będę rzucał kotwicę. Albo bardziej za Dayton. Kurczę, klimę trzeba odpalić. No, jeszcze obwodnica rozwalona w przebudowie. Ale to jeszcze jestem przed korkami. Jest druga po południu, więc i tej obwodnicy dużo nie mam. Jeszcze dzisiaj będę musiał stanąć paliwo, zatankować. Może to zaraz zrobię w Tennessee. No, 26 stopni. Upa, szkoda, że wczoraj tak nie było, tam sobie pojeździł rowerem. Ale dobrze. Tak coś czuję, że żeby sobie nie komplikować sprawy, to w Kentucky jest waga i ogromny parking. I tak chyba tak zrobię, tam pójdę spać. Wtedy Cincinnati rano będę mógł przeskoczyć przed korkami. Dobra, teraz to ja muszę zatankować paliwo. I pykać dalej. Kontrasty, co? Tankowałem w minus 40 w tej podróży i w plus 25. Ciepełko. Uwielbiam ciepełko, szczególnie po tej zimie. Już dojeżdżam do granicy Georgii i Tennessee. Takie góry, Adirondacki w sumie. Będziemy tak się telepać aż do końca Kentucky, aż do Ohio River, ale ja prawdopodobnie, no mówię, tak jak mówiłem, wyjadę jeszcze tylko maksymalnie 6 godzin, bo nie chcę stawiać na pół godziny pauzę, bo wtedy dotrę pół godziny później jutro na przegląd mięsny, a wychodzi mi, że w obecnej chwili jest która? 16 plus 10, to mi daje drugą nad ranem, plus 10 pauzy. No 20 godzin, tak? Czyli o 12. A jak wykręcę pół godziny i pojadę dalej, no to dojadę de facto pół godziny albo 40 minut później na przegląd mięsny, a tego chcę uniknąć. I czy ja dzisiaj pojadę 6 godzin, czy pojadę 8 godzin, to nic nie zmieni, bo jutro i tak będę miał mały dzień, bo muszę dojechać tylko do przeglądu mięsnego, zrobić ten przegląd mięsny, przekroczyć granicę i za granicą mogę stanąć już 2 godziny. Także to nie jest... Dzisiaj jadę... jak tylko trafię na jakieś miejsce, nie? Na autostradzie w Kentucky, gdzieś tam, jak już tego... Przed Lexington powinienem jeszcze o 8-9 znaleźć jakieś miejsce na resterii, nie? Taki jest plan. Albo na wadze. Ja mówię, że najlepsze będzie dla mnie waga na 75 w Kentucky. Tam jest ogromny parking dla traków. I się wtedy nie muszę martwić o parking, nie? Bo ile dzisiaj pojadę, to nie zmieni nic w sensie mojego przyjazdu na Meat Inspection jutro, o to chodzi. A jak pojadę dłużej,
to będę musiał wykręcić pół godziny i to opuści. O, w ten sposób. Koreczek jest. Na Chattanoogę, na szczęście jadę na Knoxville. Rondakach, ale jesteśmy, jedziemy wzdłuż pasem gór. No, tak zapomniałem. Trzaśniemy timelapsa. Ja jeszcze jadę 2 godziny. Już mniej więcej wiem, gdzie będę spał w Kentucky. Będę próbował miejsca za jakieś 2 godzinki. Więc do tego momentu lecimy.
wyjeżdżać z Doliny Między Górami. Ja nie wiem, czy ja powiedziałem Adirondacki, czy Apalachy. To są Apalachy. Adirondacki jest bez części Apalachów na północy Nowego Jorku. To są Apalachy. No i to zaczęło się robić zimniej. No już jest są tylko 4 stopnie, spada. W Ohio może być mróz. 20 km do granicy z Kentucky. No ja już mogę szukać parkingu, bo mam 750 km, czyli zmieszczę się w jednym szyfcie, jak to się mówi. Na jednego sztycha, bez pauzy. O to właśnie chodzi. No ale jeszcze tak pojadę. Do resterii, którą sobie wycelowałem, mam 200 km, ale mi się wydaje, że jak będzie coś wcześniej, to kotwica i dziękuję, do widzenia. No, robi się mgliście. Coraz zimniej, 3 stopnie, żeby to jeszcze nie było, kurczę, tfu. Ślizgawice. Zaraz będzie waga, na której idę spać, bo później już to jest ryzyk fizyk tam dalej jechać i szukać miejsca, nie? Ja tak chciałbym pojechać, bo w sumie fajnie by było przeskoczyć Cincinnati i Dayton, bo jutro będę o 8-9 rano tam i to jest, są duże aglomeracje, ale jak pojadę, no to nie ma szans, żeby tam stanąć. 75 jeszcze za czasów papierowej książki był problem z parkingiem, a teraz to już w ogóle, nie? Że ja tutaj zjeżdżam na wagę i tyle. Tu, gdzie jest miejsce, staję, bo później się nie chcę męczyć, nie? Co z tego, że znam Ohio jak swoją własną kieszeń, jak no... Za Dayton można już myśleć o jakimś parkingu, ale tam jest tam resteria, truck stop, będą wszystkie zawolone aż do Michiganu. W Michiganie będzie waga, tam nie można, a za wagą jest resteria, jak dojadę tam o 1 nad ranem, to też będzie zawolone. No, ale to, no, to takie... A ja nie będę spał gdzieś na poboczu, bo ma padać mrożący deszcz w nocy i trochę śniegu, a rano już ma być czysto, także decyzja podjęta. Zaraz zjeżdżam, za jakieś 5 minut ta waga jest i na wadze na pewno będzie miejsce. Mało kto chodzi na wagę spać. Zresztą z tym ładunkiem też bym nie chciał gdzieś spać na poboczu, nie wiadomo co, ale schudliwy ładunek, nie? Takie ładunki kierowców wyrzucają i ten. Bardzo łatwo opylić mięso. Mi zawsze siedzi w głowie przypadek kierowcy, który poszedł w Kanadzie spać właśnie z kurczakiem. Właśnie tak, ja spałem wczoraj na pusto, nie? Poszedł spać przy centrum handlowym. Znaleźli tylko ciało. Wyrzucili to, zabili. Niestety. Że ja sobie stanę na wadze rządowej i tyle, nie? I będę się martwił jutro, co dzień przyniesie. 10 godzin muszę zrobić. No, 7.30, 5.30 rano zacznę jechać. Wait station. The truck rest haven open 24 hours next ride. Dziękuję. Do widzenia. Się nawet nie zastanawiam. 7 godzin do granicy, do meet inspection. Jutro za granicą 2 godziny jadę. Jutro bym chciał do London dojechać. Truck stop, prysznic. Dobra, na wagę trzeba zjechać. Tak czy inaczej, bo nie było zielonego światła na pripasie. I później zjeżdżam z tyłu za budynek. Z tyłu pełno miejsca jest. Ale las kamer, zdjęcia pyka. Cheese. Są miejsca jeszcze. Ale tu już nawet tutaj się robi. Pełnawo.
mi na bypassa, czy będziemy się ważyć? Bypass, dobrze. No i zjeżdżam na rester, jest miejsce. I o 5 rano wypad. 5.30. Tak to będę się martwił, czy jest miejsce, czy nie. Tutaj też już jest. Nigdy tyle traków nie było na wagach, nie? Są miejsca, to się bierze, gdzie są. To jest w sumie taka rest area. Okej, dzięki. Dziękuję.